Teneryfo, nadchodzimy! Todos ahí, van a hablar muy bien de él. Mała odmiana, co? No masz sacika, masz sacika. Mam sacika. Ale oboje się czujemy jak kupy. Nie jak kupy, zmęczeni. No nie wiem, ja spałem 4 godziny. Jedziemy do naszego znajomego, którego będziemy nocować i dzisiaj raczej będziemy właśnie no. Jest strasznie przyjemna pogoda, bo nie wieje tak jak na Lanzarote. Jest ciepło, ale wcale nie jest kosmicznie ciepło. Jest po prostu świetnie. W sensie, no lepiej, lepszej pogody w lato nie może być jak jest teraz. Po krótkiej drzemce. Nie wiem w ogóle, czy ten vlog dzisiejszy cokolwiek wnosi. Ale będzie super. Jezu, są tramwaje! Dobra, to jedziemy, żeby nie marnować tego pięknego dzionka. Podjedziemy jeszcze do najbliższego punktu dla nas, czyli Bajamar. To jest wybrzeże, ma być bardzo pięknie tam. Jest niedaleko od nas, a my mieszkamy w La Lagunie. Przez pierwsze parę dni to jest bardzo blisko stolicy, czyli Santa Cruz de Tenerife. Zobaczymy, czy warto było się ruszać z Wyrka, bo aż kusi, żeby zostać w Wyrku na dłużej. I wyobraźcie sobie, że jeszcze dzisiaj rano wszystko było czarne. To jest portugalskie radio na Teneryfie. Nie wiem skąd. Ja nie chcę powiedzieć pessoalmente, mas eu... że trudno jest zaparkować w Las Palmas, to tutaj jest podobnie, jak nie gorzej. Co nie, Karol? Udało nam się zaparkować, ale to jest bardzo podejrzane. Ja coś czuję, że zaraz tu jest koniec drogi i wcale nie ma dojścia do morza. Pojedziemy jeszcze w miejsce, gdzie są naturalne baseny i złapiemy tam jeszcze lepsze widoki. To jest tak, że jak jest wymalowana żółta linia, to nie wolno się zatrzymywać samochodem. A jak widzicie po prawej stronie wszystko jest wymalowane na żółto, ale to są Kanary. Tutaj zobaczcie, że są też takie naturalne baseny, które się tworzą, a w nich woda jest bardzo spokojna i zazwyczaj bardzo ciepła, więc wiele osób, Kanaryjczyków, lubi przebywać w tych małych basenikach. Wyobraźcie sobie, że właśnie spotkaliśmy samochód z lodami. A to jest syrop. Chcesz syrop bananowy czy bez syropu? To jest syrop, jeżeli to jest syrop, to chcę syrop truskawkowy. Albo karmelowych. Karmelowych też dobrze. Piłam ci waniliowy. Na Kanarach naprawdę spełniałem się marzenia. Lody samochodowe. No i tak kończy się nasz piękny dzień. Czas pomontować. Nie wiem, czy w ogóle wystarczyło materiału, żeby zrobić z tego daily vloga. Okej? Bo dzisiaj był taki dzień, no wiecie, nie zawsze można żyć na 110%, nie? Niektórzy dzisiaj żyli na 200, samochód z lodami. No, natomiast bardzo wam dziękuję za sugestie, za komentarze. Ja je sobie biorę do serducha. Jesteście super. Tymczasem prosto z Teneryfy Karol Montewski i Daria Staszewska. Hej!